7 lutego wspominamy błogosławioną Klarę Ludwikę Szczęsną, dziewicę. Ludwika Szczęsna urodziła się 18 lipca 1863 roku w Cieszkach w ubogiej rodzinie. Została ochrzczona w kościele parafialnym w Lubowidzu. Była 6. z 7 dzieci Antoniego i Franciszki z domu Skorupskiej. Ludwika w dzieciństwie nie otrzymała żadnego wykształcenia. Jako 12-latka straciła matkę, której zawdzięczała wychowanie religijne oraz przygotowanie do życia. To doświadczenie zbliżyło ją do Boga, przyspieszając jej proces duchowego dojrzewania. Przez kolejnych 5 lat mieszkała z ojcem i rodzeństwem oraz drugą żoną ojca. On w tym czasie usilnie namawiał ją do wyjścia za mąż, dlatego w 1880 roku Ludwika zdecydowała się na ucieczkę z rodzinnego domu, pragnąc swoje życie poświęcić Panu Bogu. Wyjechała do Mławy, gdzie przez 5 lat utrzymywała się z krawiectwa. Tam też trafiła pod duchową opiekę błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego. Dzięki jego prowadzeniu w 1885 roku Ludwika wstąpiła do ukrytego zgromadzenia sług Jezusa, w którym m.in. apostołowała wśród służących. W Lublinie prowadziła pracownię krawiecką i pełniła funkcję przełożonej wspólnoty sióstr. Na prośbę księdza kanonika Józefa Sebastiana Pelczara, profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zgromadzenie Sług Jezusa wysłało siostrę Ludwikę do Krakowa, gdzie prowadziła przytulisko dla służących. Rok później siostra Ludwika podjęła trudną decyzję opuszczenia zgromadzenia i po głębokim rozeznaniu w dniu 15 kwietnia 1894 roku wraz z Józefem Pelczarem założyła nowe zgromadzenie służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, tzw. sercanek. W zgromadzeniu tym, w którym przyjęła imię Klara, została wybrana jego pierwszą przełożoną generalną. Współpracując z księdzem Józefem Sebastianem, późniejszym biskupem przemyskim, wraz z nim otworzyła około 30 domów zakonnych, posyłając siostry do pracy wśród chorych i wśród dziewcząt, dla których tworzyła przytuliska i szkoły praktyczne na terenie Galicji i Alsacji. Siostra Klara odznaczała się duchem ubóstwa, pokory oraz szacunkiem i miłością do drugiego człowieka. Cechowała ją miłość do Serca Bożego oraz szczególne nabożeństwo do Matki Bożej i świętego Józefa. Dla sióstr była kochającą i wymagającą matką. Uczyła umiłowania Serca Jezusowego, nade wszystko i ofiarnej miłości bliźniego. Na drodze duchowego rozwoju miała w swoim życiu wspaniałych przewodników, m.in. świętego Józefa Sebastiana Pelczara, błogosławionego Honorata Koźmińskiego oraz księdza Antoniego Nojszewskiego, rektora seminarium w Lublinie. Dewizą życia Klary Szczęsnej były słowa: wszystko dla Serca Jezusowego. Matka Klara Szczęsna zmarła w Krakowie w opinii świętości w dniu 7 lutego 1916 roku w wieku 53 lat. Przez 22 lata, aż do śmierci, była przełożoną zgromadzenia, które w 1916 roku liczyło już ponad 120 sióstr i było zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. W dniu 25 marca 1994 roku kardynał Franciszek Macharski otworzył w Krakowie proces beatyfikacyjny matki Klary. 20 grudnia 2012 roku papież Benedykt XVI podpisał dekret o heroiczności jej cnót, a 5 czerwca 2015 roku papież Franciszek promulgował dekret o cudzie przypisywanym jej wstawiennictwu. Jej beatyfikacja odbyła się w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie 27 września 2015 roku. Przewodniczył jej ówczesny prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynał Angelo Amato. Módlmy się. Panie nasz Boże, błogosławiona dziewica Klara Ludwika wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Wszyscy święci, święte Boże.